Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, musimy teraz zająć się śledztwem. Mamy również do odebrania nagrodę za przestępcę, natomiast nie pamiętam, do kogo powinnam się udać z tą nagrodą. Chyba do Straży Miejskiej. Także może byśmy spróbowali to zrobić. No i co, i musimy się udać pod miejsce, gdzie znajduje się Volker. Także akurat spróbuję teraz porozmawiać z Oktawem. A jeżeli Oktaw mi nic nie pomoże, no to od razu udamy się do Volkera. Oktaw, czy ja mogę u ciebie odebrać nagrodę? Mogę, nawet dwie. Ładnie, ładnie. Proszę, weź ty. Ładnie. Proszę. Dobra, super. No i fajnie. No to co? Zanim pójdziemy do więzienia porozmawiać z podejrzanym, który dokonał w teorii zamachu, to ja może bym źle... Dobrze bym poszła, a nie źle. Dobra. Oczywiście się troszeczkę zakręciłam. Musimy wejść oczywiście tutaj i przejść górą. Bo tamtędy to i tak nie za bardzo byśmy dotarli. Ale teraz już jesteśmy, o matko, bardzo, bardzo blisko. Musimy porozmawiać z Volkerem. Pytanie, czy nas do niego wpuszczą. Miejmy taką nadzieję. W ogóle ja mam punktów dużo nauki, bo mam ich aż 16 i przydałoby się te punkty jakoś wykorzystać. No i pewnie pójdziemy z tymi punktami w kowalstwo, ale to muszę się udać do naszego kowala i zobaczyć, co on ma na ten temat do zaoferowania. To ci mówiłem przecież, że tak będzie. Mówiłem ci, że to kwestia czasu i popatrz, miałem rację. W czym niby miałeś rację? A w tym, że Morris niczego się nie nauczył po ostatnich protestach. Ale kto mógł się spodziewać, że jakiś szaleniec? Nie szaleniec, tylko ludzie. Zwykli ludzie, którzy od lat mają dość zaglądania władzy i jej klakierów do ich sakiewek. A ty ciągle to samo. Okej. O kurde. Chwilę cię tu nie widziałem, chłopcze. Gdzie to się włóczyłeś? Szukałem Jorna. Udało mi się znaleźć nawet jednego z jego porywaczy, ale nie powiedział mi nic przydatnego. Mi też nie udało się wiele zdziałać. Kilka osób w porcie mówiło, że go widziało. Ale zawsze ostatecznie okazywało się, że próbują jedynie wyciągnąć kilka złotych monet. A co tutaj robisz? Całe te poszukiwania i życie w mieście jest niesamowicie niekorzystne dla mojej sakiewki. Myślałem więc, że może Volker trochę mnie wspomoże. Zarówno finansowy, jak i z poszukiwaniami Jorna. Dlaczego Volker miałby pomóc w poszukiwaniach? Bo to dobry człowiek jest. Potrafi ulitować się nad biednymi i potrzebującymi, pomimo, że sam jest najbogatszym obywatelem całego miasta. Chciałem mu zaoferować moje nieocenione usługi w zamian za pomoc z naszymi aktualnymi problemami. W tej sytuacji nie będę go jednak nachodzić, niech odpocznie. Sam przecież wiem, jak to jest mieć pod domem tłum gapiów, którzy chcą cię dosłownie rozszarpać dla informacji. Opowiedz lepiej, co ty tutaj robisz? Mam pomóc w zamknięciu śledztwa. Ty? Nie wiedziałem, że zajmujesz się tak ważnymi sprawami. Czy to nie jest trochę ponad twoje możliwości? Zresztą to teraz nie jest istotne. Może jeśli będziesz miły i pomocny, to sam Volker zechce ci się odwdzięczyć. Pamiętaj tylko, by go przypadkiem nie urazić. Co teraz zrobisz? Wracam do portu. Może uda mi się w końcu znaleźć kogoś bardziej wiarygodnego niż ci ostatni pijacy. W końcu Jorn sam się nie znajdzie. Uważaj na siebie, chłopcze. Dobra. Już dostałem informację od waszych gońców. Możesz przejść, ale nie zatrzyj żadnych śladów. No okej. Dzięki, Sambor. To co? A tu jest Ivy? Ivy? Nie sądziłam, że tak szybko zmienisz zdanie. A ja nie wiedziałem, że pracujesz dla lichwiarza.
Widać, nie tylko ty potrafisz zaskakiwać ludzi. Tak się składa, że potrzebuję złota. A mój obecny pracodawca ma go całe mnóstwo. Szef w domu? W domu, ale ma gościa. I to nie byle jakiego. Podobno odwiedził go sam gubernator. Gubernator? To stąd się wzięli ci gwardziści. Przynajmniej nie są tak uciążliwi jak strażnicy. Ciesz się, że w gildii nie musisz widzieć ich kaprawych gęb. Prawda, ale widzę za to inne. Najchętniej bym stąd poszła, usiadła w jakiejś karczmie i napiła się zimnego piwa. Ale Bradlock wisi mi forsę za ostatnie zlecenia. Patrząc na to, jak szanowni panowie się guzdrają, chyba sobie jeszcze poczekam. Gadki gadkami, ale zgaduję, że nie przyszedłeś tu tylko po to, aby podziwiać majątek Volkera. Prowadzę śledztwo w sprawie zamachu. Przypadkiem nie złapano już zamachowcę? Złapano podejrzanego. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie stał za zamachem. To właśnie muszę ustalić. Przy okazji rozważam propozycję pracy dla twojego szefa. A jednak miałam rację. Lorenzo odesłał cię z pustymi rękami. Twierdzi, że nie ma czasu i pieniędzy, żeby mi pomóc. Typowa wymówka kupca, który wyniuchał lepszą ofertę. Wiele można mówić o Volkerze, ale jedno jest pewne. Potrafi szczodrze nagradzać za oddaną służbę. Pamiętaj o tym, gdy będziesz z nim rozmawiał. Mhm. Zrobić przejście dla jego ekscelencji. Przejście dla gubernatora. Oho, chyba się jednak doczekaliśmy. Pogaduszki dobiegły końca. No niewiarygodne. Żółtodzioby przodem. Aleś ty wredna. Dobra, może nie będę z gubernatorem rozmawiać. Czy teraz mogę zobaczyć się z twoim szefem? O tym zadecyduje Bradlock. Znajdziesz go w korytarzu. No dobra. W biały dzień. Czego tu szukasz? Muszę się zobaczyć z twoim szefem. Doprawdy? A w jakim to celu chcesz się z nim widzieć? Jestem tu w sprawie śledztwa. Śledztwa? Zarządca gildii przysłał mnie, abym ustalił tożsamość zamachowca. O ile mi wiadomo, strażnicy pochwycili już winnego. Lorenzo twierdzi, że to tylko przykrywka. Widzę, że podchody między gildią a strażą trwają w najlepsze. Z drugiej strony sam Volker wspominał o... O czym? W zasadzie to... Nieważne. Jak będzie chciał, sam ci o tym powie. No dobrze. Czy to znaczy, że zaprowadzisz mnie do Volkera? Chodź za mną i trzymaj ręce przy sobie. W przeciwnym razie szybko się z nimi pożegnasz. No oczywiście mamy go traktować ze szacunkiem, więc może nie rzucajmy, że jest od razu lichwiarzem. To jest jakiś Alfred, ale no tak jak wiemy, przyszliśmy tutaj w innej sprawie. Okej. No i co, Volker będzie tutaj, rozumiem. Chwila. W końcu odwiedza mnie ktoś, przy kim mogę zapomnieć o dworskiej etykiecie. Co cię sprowadza w moje skromne progi, młody człowieku? Przysłano mnie, abym rozwiązał śledztwo w sprawie zamachu na twoje życie. Wiedziałem, że Lorenzo postąpi rozsądnie. Zawsze tak robi. A teraz mów, czego chcesz. Słucham? Jesteś w moim domu, chłopcze. W domu najbogatszego człowieka w mieście. Zgaduję, że chcesz czegoś w zamian. Właściwie to jest coś, czego chcę. Słyszałem, że szczodrze nagradzasz swoich ludzi za wierną służbę. Czyli tak jak wszystkich innych.
Interesuje cię złoto. Źle mnie zrozumiałeś. Próbuję odnaleźć pewną bliską mi osobę, ale od dawna nie mam od niej żadnych wieści. Na domiar złego moi obecni pracodawcy nie chcą mi pomóc. Wiem też, że jesteś na tropie pewnej organizacji. W zamian za twoją pomoc mógłbym się o niej czegoś dowiedzieć. Ty pomożesz mnie, a ja pomogę tobie. Na tym polega współpraca. Brzmi interesująco, ale obawiam się, że dopóki strażnicy okupują mój dom, dopóty nic nie wyjdzie z tej współpracy. Chyba wiem, co możemy w tej sprawie zrobić. Zamieniam się w słuch. Przysłano mnie, abym rozwiązał śledztwo w sprawie zamachu na twoje życie. Wiedziałem, że Lorenzo postąpi rozsądnie. Zawsze tak robi. I co się stanie, gdy już znajdziemy tego winnego? Wtedy strażnicy opuszczą twoją posesję i pójdą do portu zabezpieczać go przed uchodźcami. To jest teraz dla nich priorytetem. W najlepszym wypadku tak się stanie, ale ja z reguły nie wierzę w przypadki. Wątpię, żeby strażnicy szybko mnie opuścili. Dlaczego tak myślisz? Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż może ci się wydawać. Tu nie chodzi o ukaranie winnego i zamknięcie śledztwa. Co gdybym ci powiedział, że za zamachem nie stoi jeden człowiek, a grupa ludzi? Ta sama, którą od lat próbuję rozpracować. Masz na to jakiś dowód? Słowa moje i innych. Gdyby jeden z ludzi Bradlocka nie znalazł się przypadkiem na linii strzału zamachowca, w tym momencie odmawiano by za moją duszę ostatnią litanię. Ten człowiek doskonale wiedział, co robi. Widziałeś zamachowca? Prawdę mówiąc, to niewiele wtedy widziałem. Cała sytuacja wydarzyła się przed moim dworem w ciągu krótkiej chwili. Nie widziałem jego twarzy, bo sprytnie ukrył ją pod kapturem. Pamiętam jednak, że jego ruchy nie były przypadkowe. Załadował bełt i naciągnął kuszę z taką sprawnością, jakby to robił od lat. Co możesz mi powiedzieć o tej organizacji? Wyobraź sobie chorobę, która powoli, ale konsekwentnie toczy ciało starca. Dzień za dniem jego siły więdną, aż w końcu go opuszczą. Tym właśnie są wywrotowcy. Zarazą. Tlącą się iskrą, która jeśli nie ugaszona w porę, w końcu spopieli to miasto. Wiedzą, że jestem na ich tropie. I dlatego próbują mnie zabić. Gdyby nie Bradlock i jego ludzie, już dawno by mnie dopadli. Wywrotowcy, ciekawa nazwa. Dlaczego ci wywrotowcy chcą twojej śmierci? Czy to nie oczywiste? Jestem jedyną osobą, która otwarcie o nich mówi i robi cokolwiek, by ich powstrzymać. A co robią władze? Władze zamiatają sprawę pod dywan. Twierdząc, że nie ma problemu. Ale skoro nie ma problemu, to kto z zimną krwią porywa ludzi z ich własnych łóżek? Kto blokuje zdecydowane kroki w sprawie zabicia bestii nękającej wieśniaków? Kto? Twierdzisz, że straż pochwyciła niewłaściwą osobę? Nie pierwszy raz straż umarza sprawę dla własnej wygody. Znam tego chłystka. Kiedyś wziął u mnie pożyczkę, której później nie spłacił na czas. Dni mijały, kwota rosła, a człowiek w końcu trafił na bruk i zaczął agitować pod moim domem, o wszystko mnie obwiniając. Historia z szalonym frustratem brzmi sensownie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś mu tę kuszę włożył do rąk i kazał nacisnąć spust. Jak mawiają kupcy, czas nagli, więc dobijmy targu. Dowiedz się, kto naprawdę stał za zamachem
Przedstaw władzom niezbite dowody, a poznasz moją hojność. W porządku. Zgadzam się na taki układ. Miło mi słyszeć, że jest w mieście ktoś, komu zależy na sprawiedliwości. Jeśli musisz, porozmawiaj z resztą moich ludzi. Alfred, Bernard i Bradlock byli w tym czasie we dworze. Ręczę za prawdziwość ich słów. A teraz wybacz, ale muszę odpocząć. No okej, okay, biały dzień. Trop więźnia, trop grotu, trop ulotek. Możemy go oczywiście okraść. Miał otwarty list. Masz tu sporo ochroniarzy. A dziwisz mi się, człowiek o mojej pozycji i majątku przyciąga wielu nieproszonych gości. Złodzieje, wyłudzacze i szantażyści. To tylko część z nich. Poza tym, z przykrością muszę stwierdzić, że moje stanowisko wymaga odpowiedniego zaplecza. Pomimo, że sam brzydzę się wykorzystywaniem siły fizycznej, to bez tych najemników niewiele osób zdecydowałoby się spłacić swoje długi, czyli pożyczone ode mnie złoto. Mhm. Dobra, nie będziemy pytać o sytuację oraz czym się zajmuje, bo to jest logiczne. To jest ochroniarz. A regał na książki? Może coś ciekawego? Niestety nie, już to czytaliśmy. Tu są zwykli ochroniarze. No my porozmawiajmy na przykład właśnie z Alfredem. Ej, ty! W czym mogę ci pomóc? Przysyła mnie Volker. Potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. Ach, naturalnie. Zawsze jestem do usług mojego pana. Jak więc mogę ci pomóc, drogi chłopcze? Co robiłeś w dniu, w którym wydarzył się zamach? Sprzątałem w holu, spisywałem plan zajęć i segregowałem dokumenty. To, co zwykle robię każdego dnia. Mogę zapytać, po co ci ta informacja? Gildia Araxos pragnie pomóc twojemu panu rozwiązać śledztwo w sprawie zamachu. To doprawdy szlachetne z waszej strony, że podjęliście się tego trudu. Biorąc pod uwagę waszą reputację, prędzej spodziewałbym się kolejnego strażnika. Każda pomoc jest jednak cenna. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. Mhm. Dlaczego Volker jest nazywany lichwiarzem? Co? Proszę, nie nazywaj go w ten sposób. Nie chciałem go obrazić. Pytam ze względu na śledztwo. Ach, chyba rozumiem. Wierzę, że to krzywdzące określenie pochodzi od ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie ze spłatą pożyczki. Zamiast dziękować Volkerowi za to, że podał im dłoń w ciężkiej sytuacji, wolą oczerniać go i traktować jako winnego. Najgorsze jest jednak to, że ta obelga przechodzi z ust do ust. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że obraża w ten sposób pana Volkera. A jest on człowiekiem wielu talentów. Mądrym, sprawiedliwym i, o czym mało osób wie, zdolnym w szermierce. Gdyby zamachowiec nie był tchórzem i zaatakował z bliska, pan Volker dałby mu radę, a tamten chłopak, Norman, ciągle byłby wśród nas. O kurde, to Norman zginął ze względu na ten bełt. Cholera. Norman był naszym nauczycielem przez jakiś czas. Czy zamachowiec zostawił coś po sobie? Strażnicy, którzy przybyli na miejsce zbrodni, od razu zarekwirowali wszystkie przedmioty należące do podejrzanego. Jedyne rzeczy, jakie mam przy sobie, to ulotki, które parę dni przed zamachem rozwiesili na ogrodzeniu przeciwnicy mojego pana. Mhm. Mogę rzucić okiem na jedną z nich? Możesz ją nawet zatrzymać. Ostrzegam tylko... Wylewa się z niej jad i nienawiść wobec lepiej sytuowanych. Nie wiesz może, skąd ci ludzie mieli te ulotki? Zgaduję, że ktoś zrobił zamówienie na cały plik, bo wciąż można je znaleźć w mieście. Ktoś, czyli zamachowiec. Wątpię, żeby zwykły mieszczanin targnął się na taką cenę. To była grupa ludzi albo ktoś bardzo majętny. Jeśli uważasz je za istotny trop w śledztwie, na twoim miejscu rozejrzałbym się na placach i innych zatłoczonych miejscach. A nuż znajdziesz kogoś, kto je rozprowadza. Rozumiem. Czy w ciągu ostatnich kilku dni zauważyłeś coś lub kogoś podejrzanego?
Od czasu zamachu mieszkańcy miasta przychodzą tu, aby popatrzeć na miejsce zbrodni. Wielu spośród nich wygląda podejrzanie, ale żaden nie przykuł mojej ani innych dworzan uwagi. Staramy się pracować tak jak dawniej, znosząc obecność gapiów i strażników. Życie musi toczyć się dalej. No to prawda. A może mi opowiesz coś o sobie? Opowiedz mi o sobie. Nazywam się Alfred i jestem pokornym szambelanem mojego pana. Ach, szambelan. Od wielu lat służę mu skromną radą i pomagam zarządzać tą przepiękną posiadłością. Od dawna tu pracujesz? Prawie całe moje życie. Wcześniej służyłem ojcu Volkera, a jako podrostek terminowałem u jego dziadka. Od tamtych czasów jednak wiele się zmieniło. To wszystkie pytania, jakie miałem. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jasne, tu jest pan ochroniarz, jest też Ewa. Ej, ty! Co tu robisz? Piorę, gotuję, sprzątam. Najczęściej to drugie. Ale robię wszystko to, o co mój pan mnie poprosi. Byłaś w domu w trakcie zamachu na twojego pana? Jestem tu prawie cały czas. W przeciwnym razie, kto gotowałby obiady i sprzątał cały ten bałagan? Widziałaś lub słyszałaś coś nietypowego? Słyszałam krzyki przechodniów, a potem tupot butów. Nic poza tym. Jak już mówiłam, spędzam w tym domu całe dnie. Mówi się trudno. Dzięki za rozmowę. Jeśli jesteś tu, aby pomóc, porozmawiaj z naszym ogrodnikiem Bernardem. On był wtedy na zewnątrz, gdy wydarzył się zamach. Może powie ci coś więcej? Jasne, dziękuję. Jak ci się pracuje dla Volkera? O, nie mogłam wymarzyć sobie lepszej pracy. Codziennie nowe wyzwania, nowi goście, nowe potrawy do przyrządzenia. Pewnie płaca też nie jest najgorsza. Nie robię tego dla płacy. To czysta przyjemność pracować dla pana Volkera. To taki uprzejmy i dobry człowiek. No kurczę, widzę, że naprawdę ma dobrą renomę. Dobra, ja bym chciała porozmawiać na pewno z Bradlockiem na zewnątrz. Który jest... Skoro podobno to ty zajmujesz się tym śledztwem, to może zacznij od tej cholernej krwi na ścianie. Przy naszej pogodzie śmierdzi tak, że pilnować drzwi się nie da, tak żeby człowieka przypadkiem no nie ciągnęło. Przynajmniej ogrodnik będzie mógł spokojnie wyszorować całą ścianę na czysto. Okej, dzięki Madok. Podobno w czasie zamachu byłeś na terenie dworu. Co możesz mi powiedzieć o tamtym wydarzeniu? Dlaczego myślisz, że chciałbym z tobą o tym gadać? Twój szef powiedział, że odpowiesz na moje pytania. Poza tym jestem tu, żeby pomóc. Byłem tam, gdzie zawsze. Przy Volkerze. Najwyraźniej nie byłeś zbyt blisko niego. Niewiele brakowało, a twój szef by zginął. Nie kpij ze mnie, Gnojku. Nie odstępowałem go na krok. A jednak jakimś cudem zamach się wydarzył. Ten, kto zaatakował mojego szefa, nie był byle obwiesiem ze slumsów. Większość ludzi myśli inaczej. Większość ludzi to idioci. Widziałem, jak się poruszał. Gość wyraźnie przyszedł tu w jednym celu. Gdyby ten smarkacz nie znalazł się na linii strzału, parę dni temu odebrałby swoją ostatnią wypłatę. Opowiedz mi o tym chłopaku. Nazywał się Norman. Wyrostek był mniej więcej w twoim wieku. Niedawno się tu przybłąkał. Przybłąkał? Jeden z naszych zaoferował mu pracę u Volkera, a że ten spełniał wymogi, szef zgodził się wziąć go na okres próbny. Nie było jednak z niego dużego pożytku. Próbowałem nauczyć go walczyć, ale gówniarz tylko zmarnował mój czas. Przynajmniej nieźle spisywał się jako nosi woda. I żywa tarcza. Nie da się ukryć. Macie przy sobie grot? A po cholerę ci grot. Może powie nam więcej o broni, z jakiej strzelał zamachowiec. Pewnie już dawno strażnicy się go pozbyli. A jeśli nie, to znajdziesz go na cmentarzu, 2 metry pod ziemią, w ciele tego smarkacza. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Teraz zostaw mnie w spokoju. No i Bradlock, jakiś ty niemiły. A Ivy na przykład? Coś mogę z tobą pogadać? Chyba masz co robić, Marvin. No mam. Dobra, to może byśmy tutaj właśnie spróbowali... Ej, ty. Co tu robisz? Pracuję, chłopcze. A na co ci to wygląda?
Nie wydajesz się zbyt przejęty faktem, że twój pan prawie zginął. Zamach zamachem, ale ta ściana sama się nie wyczyści. Co to za krew na ścianie? Nie mam pojęcia, chłopcze. Moim zmartwieniem jest pozbycie się jej ze ściany, a nie szukanie jej właściciela. Paskudnie śmierdzi, ale na szczęście jest jeszcze świeża. Przynajmniej sprzątanie nie zajmie mi tak dużo czasu. Wiesz coś o zamachowcu? Narwaniec. Trochę podobny do ciebie. Od tygodni widziałem go agitującego razem z innymi pod domem mojego pana. Krzyczał, że trafi na bruk i że to wina Volkera. Cóż, tak się dzieje, jak się nie płaci podatków na czas. No to oczywiste. Byli też inni? Cała masa. Głównie ludzie z portu i obrzeże miasta. O swoje problemy obwiniają bogatych obywateli. Typowa. Jestem przekonany, że to pod ich naciskiem gówniarz pociągnął za spust. Jakim cudem udało mu się wejść na teren posesji, omijając przy tym wartowników? Obi bochów jak już. Pewnie jak zwykle urżnęli się winem w kuchni i zostawili ogród bez ochrony. Szkoda tylko, że później sprzątanie jest na mojej głowie. Wiesz może, czy Volker ma jakichś wrogów w tym mieście? Wrogów ma pełno, ale nie dziwi mnie to. Wielu chciałoby położyć łapska na jego olbrzymim majątku. A przyjaciół? Z tym jest gorzej. No i bardziej nazwałbym ich partnerami do interesów niż przyjaciółmi. Mój pan bardzo ostrożnie dobiera sobie znajomych. Zwykle woli towarzystwo ksiąg i Alfreda niż kogokolwiek innego. Okej. Okay. Kim jest Alfred? No bo już wiemy. To zaufany doradca Volkera. Pracuje z nim, odkąd ten wprowadził się do dworku. A było to jeszcze przed wojną. Osobiście niespecjalnie za nim przepadam, ale widać mój pan bardzo ceni sobie jego rady. Dzięki za rozmowę, ale muszę już iść. Na razie, mały. Okej, zbierz krew. Widzę, że możemy to zrobić. Widzę, że już zdążyłaś sobie pobrudzić ręce krwią. Kilka podobnych malunków z krwi pojawiło się też w starym mieście. Daj mi fiolkę. Sprawdzę, czy to ta sama krew. Może pomoże nam to ustalić jakieś fakty na temat zamachu. No dobrze. Jasne, trzymaj. Gdy tylko będziesz coś wiedziała, to daj mi znać. Spokojnie, chłopcze. Nie tylko tobie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Sama trochę się obracam przy Volkerze i wolałabym, żeby następny bełt nie trafił prosto w moje serce. No niech będzie, że Ivy pomogę. Biały dzień. Czy my mamy teraz jakieś dodatkowe tropy? Tutaj miał być dziś niby zakopany ten Norman, prawda? Mamy też kapliczkę Adanosa. Dobrze, to sprawdźmy dziennik przede wszystkim. Trop grotu. Od Bradlocka dowiedziałem się, że chłopak, który zginął w zamachu, miał na imię Norman. Próbowałem dowiedzieć czegoś o grocie bełtu, którym Norman został trafiony, ale Bradlock nie ma pojęcia, co się z nim stało. Jeśli nie zginął, możliwe, że zarekwirowali go strażnicy lub zwyczajnie został w ciele chłopaka. Popytać strażników lub odwiedzić miejski cmentarz. Dobra, to zacznijmy może od tego grotu. Może Sambor coś wie. Mam pytanie w sprawie zamachu. O co chodzi? Nie wiesz przypadkiem, co się stało z bełtem, od którego zginął ten chłopak? Pewnie trzymają go razem z zarekwirowanym dobytkiem zamachowca. Tak w ogóle, to na co ci on? Nie muszę ci się ze wszystkiego tłumaczyć. Co ty nie powiesz? To zupełnie jak ja. Nie muszę ci we wszystkim pomagać. Spadaj. Dobra. To wiecie co? To dobrze by było chyba iść do straży miejskiej w takim razie. I spróbować coś tam ustalić. Możemy właśnie spróbować wejść. Widzę, że Ivy idzie do starego miasta. No a my tutaj musimy coś ogarnąć. Myślę, że zejdziemy... Chociaż w sumie... Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Popytajmy może tutaj ludzi. Chociaż powinnam chyba zapytać... strażników na dole.
Roderich, ja w ogóle coś mogę z tobą? Ja go jeszcze nie okradałam? Wygląda na to, że nie. Dobra, to co? Może zejdziemy od razu na dół. Oktaw raczej nic nie wiem. Tak, Ivy oczywiście idzie tam, gdzie mówiłam. Nie rozumiem w ogóle. Zamachowiec miał coś przy sobie? Z tego, co pamiętam, to niewiele. Głównie jakieś śmieci. Zarekwirowaliście bełt, którym zastrzelił tego chłopaka? Bełt? Jaki bełt? Czyli nie macie go. Ja tam żadnego bełtu nie widziałem. Skoro go zastrzelił, to na twoim miejscu szukałbym go w ciele tego dzieciaka. Okej, no to pójdziemy oczywiście w tej sprawie ogarnąć. Ale chciałabym spróbować znaleźć tego zamachowca w więzieniu i z nim porozmawiać. Tu jest Alder. Osip? Nie mam pojęcia, kim ty jesteś. A któż to? Kolejny wielbiciel? Pewnie chcesz posłuchać o tym, jak strzeliłem do tego kundla. Oczywiście, dla każdego znajdę chwilę mojego czasu. W końcu nigdzie się nie wybieram. Twierdzisz, że to ty stoisz za zamachem? No któż by inny? Który z mieszkańców tego sparszywiałego miasta wykazałby się na tyle dużą śmiałością, żeby strzelić do samego lichwiarza? I to w biały dzień, tak, panie i panowie? Tego dokonać mógł tylko Aris. A więc słucham. Co chcesz wiedzieć? Co ci właściwie z tego przyszło? Volker ma się dobrze, a ty trafiłeś za kratki. Do czasu. Miasto pamiętam. Tylko patrzeć, aż ludzie powstaną, a wtedy poleje się krew. Okej, okay, a czyja? Czyja krew się poleje? Krew tych wszystkich bogatych drani, którzy będą błagać o litość, gdy lud już wyrwie władzę z ich chciwych łap. Jesteś zwykłym wariatem. O nie, mój drogi. Jestem głosem ludu. A moje imię kiedyś przyozdabiać będzie pomniki. Na pewno. To o to ci chodziło? O wywołanie chaosu i końca bezpieczeństwa na wyspie? Chaos? Chaos nie jest końcem, a początkiem. Początkiem czegoś nowego i dobrego. Czegoś słusznego. Myślę, że wielu w tym mieście nie podziela twojego zdania. Pewnie nie. Ale zdziwiłbyś się za to, ilu myśli podobnie. W tych czasach, jeśli chcesz coś zmienić, musisz to sobie wywalczyć. Fundamenty już zostały położone. Teraz tylko patrzeć na ruch ze strony innych. Mhm. Dlaczego chciałeś jego śmierci? Dlaczego chciałeś śmierci Volkera? Lichwiarz. Szkodnik. Parszywy chrząszcz w ludzkiej skórze. Wrobił mojego ojca, a potem mnie. Wrobił? Wiedział, że dwoje się i troje, żeby spłacić jego dług. Ale ten dusigrosz za nic miał ludzką krzywdę. Wszystkich traktował tak samo, jak narzędzia. To normalna cecha kupców. Kupcy Araxos to pokorne baranki w porównaniu z lichwiarzem. Bóg w końcu przeszedłby na mnie, a wtedy trafiłbym na bruk. Gdyby nie ten ochroniarz, gnida dostałaby to, na co zasłużyła. Opowiedz mi o tamtym dniu. To było rano? Nie, południe. A może wczesne popołudnie? Lichwiarz wyszedł przed dwór rozprostować kości. Może pójść do łaźni? Ten wircyk zawsze dogadzał sobie wszelkimi znanymi ekstrawaginacjami. Przejdź do rzeczy. Zaczaiłem się w pobliżu ogrodu. Wyciągnąłem z zapazuchy kuszę i strzeliłem do tego ludzkiego śmiecia. I wiesz, co ci powiem? Każdy zdrowo myślący człowiek zrobiłby na moim miejscu dokładnie to samo. Sprawy jednak nie potoczyły się tak, jak planowałeś. Byłem świadomy ryzyka, ale zrobiłem swoje. No dobrze, trop więźnia mamy w tym wypadku urwany. Trop więźnia. Udało mi się porozmawiać z Arsem. Facet gadał jak potłuczony i utrzymywał, że to on stał za zamachem. Miał dług u lichwiarza, którego nie spłacił na czas. Stąd jego nienawiść wobec bogatych. Przynajmniej co do kwestii mam pewność.
do tej kwestii. Nie mogę jednak wykluczyć żadnego scenariusza wydarzeń. Potrzebuję czegoś więcej. Dzięki, niech będą Adanosowi. Dupek się w końcu zamknął. Masz na myśli Arsa? A ktoś inny drze mordę jak nawiedzony? Jest tutaj od niedawna, a już wszyscy mają go dość. Nawet czerwony. Cóż, musiałem z nim pogadać. Osip z tej strony. Marvin. Odsłuchałem tę waszą gadkę. I? Facet każdemu wciska tą samą historyjkę. Ktoś jeszcze tu był? Powinieneś raczej zapytać, kogo tu nie było. Strażnicy, najemnicy, wariaci, którzy myślą podobnie jak on. No i jeszcze więcej strażników. Schodzą się do niego jak do kapliczki. Nic dziwnego, że gość myśli o sobie jako pieprzonym zbawcy narodu. No tak. Twierdzisz, że to nie Ars stoi za zamachem? Tego nie wiem. Znam jednak kogoś, kto mógłby wiedzieć. Kto to taki? Nie tak prędko, kolego. Wszystko ma swoją cenę. Po co ci złoto w więzieniu? Nie obchodzi mnie złoto. Moje dni są policzone. Jeśli mnie nie zetną, to trafię do kolonii. Zanim jedno albo drugie nastąpi, chciałbym zetrzeć z pyska Guido ten jego żałosny uśmieszek. Jak mam to zrobić? Wiem, że wy najemnicy lubicie załatwiać takie sprawy w jeden sposób, ale nie chcę mu jeszcze podrzynać gardła. Gnida lubi sobie wypić. W ciągu dnia obala kilka butelek gorzałki, a to nie mała sztuka. Przynieś mi coś, po czym facet zamknie się w latrynie na parę dobrych godzin. Gdzie mam szukać takiego specyfiku? Nie mam pojęcia. Łaptykarki? Alchemika? To ty stoisz po tej lepszej stronie krat. Wymyśl coś. Okej, czyli szukamy jakiegoś środka na przeczyszczenie, rozumiem. No dobra. Można i tak. My chyba teraz udamy się, coś czuję, na cmentarz. Mamy bardzo dużo tropów. Bardzo mi się podoba to śledztwo. Na cmentarz, to najlepiej będzie tędy. Jak widzicie, będziemy starali się raczej równomiernie dosyć te wszystkie informacje zdobywać. W sumie mogłabym się przejść tędy. Będzie troszeczkę szybciej chyba. Może nawet znajdziemy coś ciekawego. Chociaż no nie wiem, co mamy rozkopać grób? Może jeszcze go ten grabarz nie zakopał na tym cmentarzu. Ale wątpię. A, jest pogrzeb. Tnotliwi płacząc, kiedy ich otoczy wspomnienie czynów w kruchym wieńcu sławy, niech się buntują, gdy światło się mroczy. Mędrcy, choć wiedzą, że ciemność w nich wkroczy, bo nie rozszczepią słowami błyskawic, nie wchodząc cicho do tej dobrej nocy, błogosławieństwem i klątwą niech broczy łza twoja, Ojcze w niebiosach łaskawych. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy, buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. No to mamy problem. Gdy dotarłem na cmentarz, zostałem ludzi biorących udział w czyimś pogrzebie. Czyżby właśnie pochowano Normana? Muszę się rozejrzeć i popytać zgromadzonych. Szkoda, chłopaka. A tak właśnie kończy się praca dla Volkera. Co chcesz przez to powiedzieć? Z wyjątkiem tego osiłka przed dworem i służących, Volker ma coraz to nowych ludzi. A wiesz dlaczego? Bo dba o nich gorzej niż farmer o własne owce. Twierdzisz, że to nie pierwszy raz, gdy umiera człowiek Volkera? Skądżeś się urwał, kolego? Co trzeci nagrobek tutaj należy do jednego z jego ludzi? Sądzisz, że jaki jest tego powód? Po prostu mówię, co widzę. A widzę i słyszę ostatnio całkiem sporo. Cholera wie, dlaczego tak się dzieje. Zleca im trudne zadania? Oszczędza na ekwipunku? A może zwyczajnie robią, co mają zrobić? I przestają mu być potrzebni. Brzmi jak wyrachowany plan. Co ty nie powiesz? Witamy na Archolos. Co wiesz o Normanie? Był jednym z ludzi Volkera. Przepracował u niego góra miesiąc. O zmarłych nie powinno się źle mówić.
Ale chłopak wcale nie był takim bohaterem, jak go wszyscy przedstawiają. Widziałem, jak kiedyś wyrzucił z domu staruszka, bo ten nie zapłacił na czas długu. Innym razem, ze swoim kolegą, bez wyraźnego powodu, wywrócił do góry nogami czyjąś chatę w slumsach. Wydajesz się całkiem dobrze poinformowany. Wystarczy mieć stoisko obok kościoła, a plotki same wpadają ci do uszu. A no tak. Ciekawe, jak długo pożyje chłopak, który wejdzie na jego miejsce. Zakładam, że nie dociągnie do zimy. Ciebie mogę tylko okraść. Hej, ty. Wola Inosa bywa niezrozumiała i bolesna, ale jest święta, a nam, śmiertelnikom, nie pozostaje nic innego, jak przyjąć ją z pokorą. Dawno nie słyszałem tak mądrych słów. To dlatego, iż są w istocie słowami mojego pana. Bez jego kaganka bylibyśmy niczym więcej jak bezwolnymi bestiami kroczącymi przez mgłę życia. Ceremonia dobiegła końca. Jeśli chcesz porozmawiać z rodziną zmarłego, teraz jest na to czas. A jeśli pragniesz złożyć skromny datek na rzecz kościoła, porozmawiaj z bratem Dengralem. Znajdziesz go w naszych kwaterach. Jasne. Kto tu został pochowany? Chłopiec o imieniu Norman. Był bardzo młody, gdy Inos wezwał go na swoje łono. Naszym obowiązkiem było godnie odprawić go z tego świata i gorąco modlić się za jego duszę. Wiesz może, kto przygotował ciało do pochówku? Zwykle zajmują się tym nasi nowicjusze, ale tym razem wyręczył ich ten szczupły mężczyzna stojący obok. To chyba ktoś z rodziny zmarłego. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, nazywa się Zax. A teraz wybacz, ale obowiązki wzywają. No tak, on stoi obok. Podobno to ty zajmowałeś się ciałem Normana. Dlaczego nie zostawiłeś tego nowicjuszom? Jesteś kimś z rodziny, że się o to pytasz? W sumie, to kogoś mi przypominasz. Kogo takiego ci przypominam? Właściwie, to nikogo ważnego. Musiało mi się przywidzieć. Od czasu zamachu nie sypiam zbyt dobrze. Co cię łączyło z Normanem? Podobnie jak ja. Był kiedyś nowicjuszem w klasztorze magów wody. Połączyła nas ambicja i dążenie do wiedzy poza dyktandem nieomylnych magów. Z czasem najwyższa rada niechętnie zaczęła patrzeć na naszą wolną wymianę myśli, aż w końcu zostaliśmy wyrzuceni. Z tego, co mi wiadomo, w ciele Normana utkwił grot od bełtu wystrzelonego przez zamachowca. Nie wiesz przypadkiem, co się z nim stało? Nie kroiłem ciała. Tylko zabezpieczałem je przed rozkładem. To spora różnica. Jeśli grot, o którym mówisz, gdzieś tam był, musiał wejść bardzo głęboko, bo go nie widziałem. Może nawet wciąż tkwi w jego ciele. Ale na wyjęcie go jest już trochę za późno. W końcu chłopak leży już 1,5 metra pod ziemią. Jeśli to wszystkie pytania, jakie masz, będę wdzięczny, jeśli zostawisz mnie samego. Muszę się napić. Po tym wszystkim. W porządku, dzięki za pomoc. No dobrze. Czy to oznacza... Rozmawiałem z Zaxem, powiedział... Dowiedziałem się od niego, że zna... Że... O Jezus, że zanim Norman podjął pracę u Volkera, razem studiowali magię w tutejszym klasztorze, ale wyrzucono ich za poszukiwanie zakazanej wiedzy. Zax nie wie, co się stało z Grotem. Możliwe jednak, że go nie zauważył, jego kołek wciąż tkwi w ciele chłopaka. Jeśli chcę go zbadać, będę musiał rozkopać grób i go stamtąd wydobyć. Łopatę już mam, ale muszę uzbroić się w cierpliwość. Przecież nie zrobię tego przy tych wszystkich ludziach. Ja pierdykam, co ja robię? No ale no tak czułam, że coś trzeba będzie zrobić w tej sprawie. Ludzie już poszli, więc... Lepiej poczekać z kopaniem, aż się ściemni. Dobra, musimy się przespać do nocy. To wiecie co? Wydaje mi się, że zakończymy sobie w tym momencie odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No, jesteśmy w trakcie dosyć dużego śledztwa. Dziękuję wam bardzo za oglądanie.
Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już montować dla was ten materiał, ale zanim to jeszcze bym się chciała właśnie przekimać tutaj u magów na górze. Skorzystać z jednego łóżka. Prześpimy się do północy. No i spróbujemy rozkopać grób. Trochę to słabe. No ale skoro trzeba, to trzeba. Także trzymajcie się i do kolejnego materiału. Cześć!